Mam do Ciebie bardzo intymne pytanie. Słucham. Czy jako, tak, jako zawodowa aktorka, czy wystąpiłabyś w takim filmie? Bo wiem, że są takie przygotowywane, kilka takich produkcji w Polsce. W jakim filmie? Bardziej erotycznym, rozbieranym, odważnym. Erotycznym, rozbieranym czy odważnym? Bo to jest zupełnie... Nie, to wiesz, ma dużo wspólnego. No to nie wiem, czy tam za dużo aktorstwa będzie. No, chodzi mi po prostu o sceny bardziej takie odważne. To zależy pewnie od scenariusza. Ciężko jest powiedzieć, no bo to jest jakby jest częściowo wpisane, że gra się ciałem, tak? Nie tylko gra się głosem, tylko również gra się ciałem, więc jakby zależy jak jest napisany scenariusz, ale w polskich filmach niestety sceny erotyczne są jakby dodatkowo tak, nie wiem, tak są dodane totalnie, tak żeby właśnie pokazać biust, żeby się pokazać, ale że nie są jakby, nie mają, nie odnoszą się w żaden sposób do scenariusza, więc... Jeżeli coś takiego, no to nie, ale jeżeli jest to umotywowane scenariuszem, to czemu nie? No właśnie, a na pewno miałaś jakieś propozycje z pism typu Playboy, CKM. No i? Ale to ja nie, ale no to co, to ja przecież nie jestem aktorką na co dzień, nie będę się rozbierać do gazet. To moje prywatne życie, więc ale wiesz co? Prywatnie to nie, a jako co? Aktorka no to... Nie, to powiem Ci, z jaką opinią się ostatnio spotkałem. Z taką, też mi pewna znana aktorka mówiła, że ona się nie rozbierze do takich pism, ponieważ te pisma są za mało ambitne, za mało te sesje są artystyczne. Lepsze, wyższej jakości, to tak. A Ty jaką masz opinię? Znaczy mniej artystyczne. Bardziej artystyczne. Nie wiem, nie czytam, nie oglądam. Właśnie nie czytam, no właściwie nie ma tam co czytać. Nie oglądam, więc nie wiem, powiem szczerze. Czyli nie jesteś zainteresowana? No nie, nie. A jeszcze jedno a propos tych filmów. Masz jakieś propozycje? Bo nie wiem, tak pytasz mnie. Nie, no, coś za pazuchą. Bo chciałbym już zobaczyć Ciebie tutaj wyjąć i okładka, a tutaj ty jesteś. Ale jeszcze jedno pytanie a propos tych filmów i odważnych scen. Bo ja myślałam, że to zależy też od reżysera. Na przykład jakby Wajda zaproponował Polański, to tak. Nie no, jak Polański to wiadomo, nie? Ale już jestem za stara. Nie, no to nie zależy od reżysera, zależy od scenariusza. Niestety scenariusz i film zależy od reżysera, ale scenariusz jest podstawą dla mnie. I jeżeli jest to dodane tylko dlatego, że reżyser sobie tak wymyślił, bo chciałby zobaczyć aktorkę nago, no to nawet jeżeli będzie to Wajda. Aczkolwiek Wajda chyba nie gustuje w takich klimatach. Oj, były takie różne filmy. Był młody jeszcze, a teraz to już nie. Teraz już kręci poważne filmy, na przykład o Wałęsie. Wiem, że kręci, no. Ale nie wiem, kto gra. Ty wiesz, kto gra? No podobno Robert Więckiewicz ma zagrać Wałęsę. Znaczy, naprawdę? Myślałam, że Chyra. Chyra to fajnie by było. Ale może byś się załapała na jedną z córek, na przykład Lecha Wałęsy. Nie, bo już chyba kręcą, nie? Nie, no jeszcze nie, no. Wiesz, jak coś możemy zaapelować. A masz coś? Pazuchą? No jak masz, to dawaj. No wiesz, on ma tyle córek. Wiem, że ma córek dużo, no. Na przykład Maria Wiktoria. Maria Wiktoria. Byś pasowała. Jaki komplemenciarz, no proszę. To pozdrawiam serdecznie widzów WP TV.